polega drift, jazda driftem? Drift polega na kontrolowaniu auta w poślizgu, w ciągłym poślizgu przede wszystkim, na różnych sekcjach zakrętów, w górach, na torze, po ulicy wiadomo nie, bo to nielegalne. Starając się zachować przede wszystkim ważne aspekty tego, jak jeździmy, czyli styl i tego, jak wygląda samochód, czyli też ma być stylowy i ładny. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z driftem? Moja przygoda z driftem zaczęła się w 2012 roku. Zaczęło się to od pierwszej w sumie górskiej rundy w Karpaczu przez driftingowe Mistrzostwa Polski. To była runda, na której nie bardzo chciałem być, bo na mowie rodziców, przede wszystkim ojca, pojechałem. Zobaczyłem, na czym polega drifting, potem poznałem ludzi, którzy pokazali mi, że nie trzeba mieć 300 koni czy tam 400, żeby robić to samo, co oni w tych górach. Zobaczyłem, że można mieć 150 koni czy nawet 100 i robić to samo. Przede wszystkim się dobrze bawiąc, nie patrzeć na to, ile ma się sprzętu. Z naciskiem na to, żeby się bawić, tak? Zacząłem również grać w symulatory typu Life for Speed, Air Factor, gdzie była możliwość właśnie driftowania. Tam nauczyłem się podstaw, które udało mi się przenieść na koła, co końcowo wyszło naprawdę fajnie. A jeżeli chodzi o drift i wasze treningi, czy w Wałbrzychu i w Świdnicy jest możliwość treningu? Nigdzie nie ma w naszej okolicy, oprócz Wrocławia, możliwości treningu. Nawet we Wrocławiu jest to bardzo ograniczone, więc musimy kombinować, więc z dużej części jeździmy albo po górach, albo jeździmy po obiektach typowo zamkniętych przez nas, albo wypożyczonych na jakąś chwilę od włodarzy danego obiektu. Co to jest Drift Vibe i kiedy powstał i ilu ma członków? Drift Vibe powstał w 2015 roku. Ja i dwóch znajomych, przenieśliśmy się ze strefy driftu. Poszliśmy na swoje, zaczęliśmy po prostu jeździć na eventy tak naprawdę Drift Family, robić z tego filmy, robić z tego reportaże. Potem się udało nawiązać kontakt z Jelikiem, ze Stęszewa. Okazało się, że będzie organizował eventy w Koszalinie. Najpierw było pod szyldem Dark Empire, teraz jest pod szyldem Drift Vibe. W Drift Vibe mamy na aktualną chwilę 8 osób. No, jest to nasza trójka, czyli ja, Dawid i Faksiel, czyli główni organizatorzy Drift Vibe'u. Tomek Zieliński, któremu możemy się jeszcze bardziej promować przez eventy, które również tam mieści. No i reszta ekipy jeżdżącej. Z tego co widzimy, BMW. Dlaczego akurat BMW? BMW jest najtańszą alternatywą w naszej Polsce, żeby jeździć przede wszystkim. Bo możemy również mieć Nissana, który będzie stał w garażu, bo nie ma budżetu, bo nie ma kasy na panewki do OCA, nie ma kasy na czegoś innego, do innych silników japońskich, które są drogie w utrzymaniu, tak samo jak samochody. Niestety samochody japońskie do driftu, które są proporcjonalnie tanie, no niestety są w stanie agonalnym. No dzień dobry, mamy spawanie całej budy. Więc wychodzi na to, że kupując takie 36, jak tu widzimy, kupujemy części za grosze, mamy tego wszystkiego pełno na szrotach, bo wielu młodych osobników również kupuje na start BMW i czasem się dziwią, że jest tył napęd i o Boże, co mam zrobić w zakręcie, jak mi dupa wyjeżdża i kończy się tak, jak kończy. No i w tym momencie no, ja kupiłem maskę za chyba 50 zł, błotnik kupiłem akurat nowy, również za 100 zł, co jest paranoją jak dla mnie cenową, bo to naprawdę mega tanio. No i końcowo oś ten, części zawieszenia i części mechaniczne, które również są bardzo tanie w tym. Jeżeli chodzi o event w Koszalinie, kiedy on jest i czego możemy się tam spodziewać? Event w Koszalinie odbywa się 9 kwietnia. Możemy się tam spodziewać wielu samochodów, które będą przede wszystkim ładne, fajnych ludzi przede wszystkim, kierowców, którzy mogą nam wytłumaczyć co i jak, rozpoczynają swoją przygodę z driftem, który będzie względnie tani i będzie można naprawdę pojeździć za grosze w swoich okolicach. Ile osób jeszcze zapisało, że będzie na tym wydarzeniu? To ile będzie, to nie powiem, bo nie śledzę tej liczby, bo to jest liczba zmienna. Ludzie się zbroją, nie tyle co zbroją, ale robią samochody tak, żeby były ładniejsze. No, jeden obniża samochód, walczy o każdy centymetr, żeby był coraz lepiej spasowany, drugi walczy o to, żeby w ogóle auto zaczęło jeździć, trzeci walczy, żeby w ogóle zaczął odpalać, a jeszcze inni po prostu jeżdżą, bo mają samochody tak naprawdę na gotowo. Chciałbym bardzo zaprosić wszystkich na event w Koszalinie, który odbędzie się 9 kwietnia. Będzie kupa zabawy, będzie kupa emocji, także będzie keep drifting fun.